Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek w grze Farming Simulator 19 na mapie PW County. Ostatni odcinek skończyliśmy na koszeniu trawy na zachodniej części mapy, więc może najpierw skoczmy sobie i sprawdźmy, jak wyglądamy z kontraktami. Mamy nawożenie na polu numer 77, oczywiście przyjmujemy, i zasiew na polu 48, hops 48, znajdźmy to pole. Przyjmujemy też ten kontrakt i pole numer 77, czyli tutaj wsiadamy. I tutaj mamy nasz teragator. Nawóz mamy. I rozpoczniemy realizację kontraktu. Zastanawiam się, czy uda mi się tutaj zrealizować ten kontrakt, jakby to powiedzieć, w tym odcinku, bo jednak to jest jedno z większych pól. No, ale to zobaczymy. Dobrze. Kolejny krok. Co my tu mamy? I wracamy teragatorem do bazy. Zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystkie bardzo dziękuję i jak standardowo proszę o więcej. Zapraszam też na moją farmę na Welcome to Fellowsbroom, w grze Farming Simulator 19 oraz Pan na Włościach na grze Farming Simulator 22. Oraz na serię Mods for You. Jest to seria poświęcona modom, które wykorzystuję w swoich rozgrywkach na farmingu 19 i również na 22. Start odcinku w godzina 16 naprzemiennie, codziennie. Serdecznie zapraszam. Pamiętajcie o tym, aby ustawić swojego YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami. Wydaje mi się, że warto. W tym odcinku nie będziemy tutaj chyba już więcej nawozić. To jest spory kontrakt, na prawie 500 000. No ale zaraz pozupełniamy trawę w naszych biogazowniach, znaczy kiszonkę, przepraszam. Myślę, że jeszcze tutaj nie udało nam się wybudować tych dwóch budynków. Zaraz zobaczę. Ale wydaje mi się, że jeszcze nie są skończone. Bynajmniej ten jeden. No dokładnie.
jeszcze nie został wybudowany. Dobra. Dobrze, to wchodzimy do naszej pierwszej biogazowni. Siądź, enter i... Dobrze. To sobie tak pomalutku pojedziemy do silosu. Zabierzemy kiszonkę. I myślę, że pouzupełniamy trawę. Długo wyczekiwana łatka do farminga 22 wyszła. Niestety mi to za wiele też nie pomogło. Ale niektórzy uważają, że jest lepiej. Ja niestety musiałem trochę pozmieniać ustawienia i mam nadzieję, że... Odstawiamy przyczepę, no i teraz pouzupełniamy trawę. Mamy godzinę pierwszą. Też w poprzednim odcinku tutaj pouzupełnialiśmy, opróżniliśmy kompostowniki. Dobrze, to przechodzimy tutaj na tą część mapy, wsiadamy. Wracamy terenatorem na główną bazę. Temperatura 9 stopni. O, pech chciał, że brakuje nam właśnie tego jednego stopnia do posadzenia kukurydzy. Ale zobaczymy i chyba wydaje mi się, że tam chodzi o kukurydzę oraz soję, bo tych dwóch jakby zbóż nie mogę jeszcze sadzić z racji temperatury. Dobrze, troszkę na skróty pojedziemy. No i tak zastanawiam się, myślę, że tam spokojnie tej trawy starczy, jeżeli chodzi o centralną część mapy, ale jeszcze sprawdzę, jak wyglądamy z trawą właśnie na tej części. Dobrze. Sprawdźmy. O, wydaje mi się, że tutaj zostawiłem. Mamy 0. A, bo tutaj wszystko zostało, jakby to powiedzieć, wpuszczone do...
do miejsca, w którym produkujemy siano. Dobrze. Jak tutaj wyglądamy? O, stuwa powinna się zmieścić. Myślę, że dzisiaj chyba uruchomimy tutaj kompostownik na tej części mapy. I jakby tu powiedzieć, z centralnego gospodarstwa. Myślę, że puszczę tutaj crossplaya. Zacznę nagrywać. W sumie może jeszcze poczekam. Dokładnie tak. I taki chyba na dzisiaj jest plan. Tu mamy fenda. O, olej. Doskonale. I myślę, że też zaczniemy tutaj nagrywać kurs. Za dużo widzę tutaj nie ma, ale chyba zbyt dużo paliwa tam nie potrzebujemy. I jeszcze zabierzemy paliwko stąd. Już chyba prawie budynek jest gotowy, ale jeszcze troszkę nam tutaj brakuje. Dobrze. To nagrywamy kurs. Jeszcze tylko tutaj. Dobrze, jest wszystko w porządku. No to będzie troszkę długa wycieczka, bo jednak powiem, no będziemy musieli sporo tutaj przejechać, zrobić niezłe kółeczko. No ale niestety tak właśnie to wygląda. Powiem szczerze, że tak się przyjrzałem, ile się pojawia modów na farminga 19, to znacząco spadła ilość, ale znowu ilość modów na farminga 22 jest naprawdę ogromna i też jest sporo błędów, ale jak to mówią, nie wszystko jest doskonałe, tym bardziej, że wchodzą łatki, bo niestety farming 22 ma sporo też błędów. I niestety ja też to odczuwam, bo gra mi też coś strasznie laguje. Dobra. I tak trochę bliżej środka będę się trzymał, żeby jakby to powiedzieć... nie mieć później problemu, gdy będę puszczał kombajn. Niestety kombajn jest trochę szerszy. Mam nadzieję, że też tutaj nie będzie problemu z zajeżdżaniem na drugą stronę. Wolałbym tutaj nie nagrywać tyle razy kursu, no ale jak będzie trzeba. W sumie mógłbym go puścić tutaj kombajn, ale jeszcze z racji swoich finansowych, już małych zasobów na razie nie kupuję tutaj zbyt dużo maszyn.
pewnie tu może być problem, bo tu jest sporo drzew. Niestety znowu będę musiał zwolnić. Przed nami gruszka. Zbliżamy tutaj do miejsca, w którym będziemy skręcać. No i tutaj trzeba uważać. Lepiej powolutku zrobić ten kurs i trzymać się raczej środka. Aby później nie było problemu z przejechaniem kombajnów, nie tylko zbożowych, ale też kombajnów do zbierania ziemniaków, marchewki, roślin okopowych. Krótko zbliżamy się tutaj do miejsca, w którym jesteśmy już blisko drugiego tunelu. I musimy tutaj wychwycić odpowiednie miejsce, w którym będziemy skręcać. Myślę, że tu będzie dobrze. Nie wiem, czy dobrze to zrobiłem, ale wydaje mi się, że nie. Dobrze. Dokładnie, tu będziemy musieli wjechać. Kasujemy kolejne punkty.
Dobrze. I tak samo tutaj trzymamy się środeczka, aby później nie mieć jakichś problemów, gdyby okazało się za wąską. Dobra. I śmigamy na farmę. Też trzeba będzie później zrobić cosplaya, wyznaczyć trasę tutaj po winnicach, bo jednak jak jest ciemno, to naprawdę niewiele rzeczy tutaj widać, a są one, jakby to powiedzieć, tak usiane. No, już dojechaliśmy. I teraz tak. Tu robię parking. Na razie zatrzymuję. Wyłączam. Później wrócę, jakby to powiedzieć, do tego właśnie miejsca. No, jestem ciekawy, czy uda mi się tutaj całe paliwo zrzucić. Mam nadzieję, że tak. I tak właśnie uruchomiliśmy kompostownik na tej części mapy, czyli wschodniej, żeby nie jeździć z pustym przebiegiem. To zabierzemy kompost. Zabierzemy kompost i myślę, że udamy się na zachodnią część mapy i tam też po drodze zabierzemy kompost z centralnej biogazowni i podjedziemy sobie tutaj do miejsca, w którym produkuje się nawóz. Myślę, że rozpoczniemy tutaj uzupełnianie tego budynku, bo jednak też do sadów oraz szklarni będziemy potrzebować nawozu. Nawozu, na pewno środków chwastobójczych. To będzie też nam potrzebne do uruchomienia, więc tak myślałem sobie to zrobić, tak sobie to wymyśliłem, żeby, jakby powiedzieć, przy jednym zamachu zrobić tutaj dwie trasy, zrobimy dwie trasy i, jakby to powiedzieć, przy okazji uruchomiliśmy tutaj kompostownik. Bardzo ładnie wygląda ten zestaw. Szkoda,
Szkoda, że jeszcze takiej ciężaróweczki Kenworta nie ma w Farmingu 22. Też nie ma tutaj tego Caterpillara razem z tą headerem 25-metrowym nacięcia trawy. Nie ukrywam, że trochę mi brakuje. No, tutaj na serii pan na Włościach zacząłem budować zalążki gospodarstwa. Brakuje też fajnych tekstur. No, jeszcze tutaj sporo rzeczy jest na tym farmingu do zrobienia. No, ale jak to wiecie, wszystko ma swój początek. Nie da się wszystkiego w jakikolwiek sposób szybko zrobić. Tak to niestety bywa. Powinniśmy za chwilkę już mieć opróżniony zbiornik kompostu. I myślę, że tak naprawdę dzisiaj tutaj dość dużo czasu spędzimy na właśnie realizowaniu tras. O, już mamy mniej więcej połowę odcinka, 3/4 jest zrobione kontraktu. Znaczy, co ja mówię? 1/3 tak naprawdę, więc i tak nie jest źle. Jak stoimy finansowo, no kulejemy finansowo. Przychód z biogazowni już jest, dochód z kontraktów 1 600 000. Dobrze, to ruszamy. Podjedziemy tutaj do miejsca, w którym skończyliśmy nasz kurs. Tu będę musiał niestety jeszcze poprawić, wygładzić teren. Dobra, to ruszamy dalej. Tak, ruszamy dalej. Tak zwaną drogę powrotną. Myślę, że w momencie, kiedy wybudujemy fabrykę produkującą stal oraz fabrykę produkującą cement, rozpoczniemy tutaj budowę wiaduktów. To naprawdę sporo ułatwi, jakby tu powiedzieć, przeprawy. No niestety na razie możemy tylko w ten sposób przemieszczać się pomiędzy jakby pewnymi sektorami całej mapy na PW Conti, ale no niestety tak to wygląda. I nic się niestety nie uda w tej kwestii zrobić. Mogłem trochę na odór zrobić, bo będę musiał chyba przeciąć szlak, ale nie powinno być problemu. No, jak widzicie, ten szlak zostanie przecięty. I ruszamy na razie powoli, chcę w miarę na środku i blisko. Tu jeszcze są trochę kamieni niezebranych.
Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapy w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystkie bardzo dziękuję i proszę o więcej. Zapraszam też na farmę, na Welcome to First Room, też na farmingu 19 oraz pan na Włościach w grze Farming Simulator 22 oraz na serię Mods for You. Jest to seria poświęcona modom, które wykorzystuję w swoich rozgrywkach, nie tylko na Farmingu 19, ale też i na Farmingu 22. Start odcinków zawsze godzina 16, codziennie nowy odcinek naprzemiennie. Pamiętajcie też o ustawieniu YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane 4K. I zapraszam do zamieszczania swoich uwag, spostrzeżeń, śmiało piszcie. Może coś chcielibyście zobaczyć, coś chcielibyście, żeby było poprawione, śmiało. No, muszę tu uważać. Jednak w tym tunelu jest dość wąsko, a myślę, że przyda nam się ten tunel aż do samych żniw, bo nie uda nam się tak szybko tutaj wybudować tego jakikolwiek tutaj wiadukt na tą część mapy. Dobra, to ruszamy dalej. Staram się jechać tak, żeby w miarę blisko środka, ale nie na tyle, żeby środkiem. Nie wiem, jak tutaj kombajn się zmieści. Ostatnio, jak tworzyłem tutaj trasę, to często było tak, że kombajn niestety trafiał na te drzewa, które są na poboczu, i powodował, że no niestety musiałem za każdym razem interweniować tu i ówdzie, żeby, jakby to powiedzieć, poprawić tutaj, na nowo ustawić kombajn. I po prostu tak sobie wymyśliłem, że może, jakby to powiedzieć, to rozwiązanie pozwoli mi uniknąć tego rodzaju błędów, no ale to się okaże dopiero w momencie, kiedy zacznę żniwa na tej tamtej części, na wschodniej części mapy. I tutaj zwalniamy. I tak naprawdę za chwilkę skończymy tutaj tą trasę i jeszcze będziemy mieli do wykonania jeszcze jedną. Trasę do Barki na zachodnią część mapy. Jak nie wiem, czy pamiętacie, ale po prostu miałem sytuację po wszystkich świętych, że no po prostu komputer i gra odmówiły mi posłuszeństwa i musiałem niestety, jakby to powiedzieć, na nowo grać farminga, poprzerzucać save'y, ale no niestety nie udało mi się tutaj odzyskać curseplaya i nagranej mapy. Dobrze. Thank you.
No i myślę, że możemy tutaj zatrzymać nasze. Dobrze. Stop. Zapisujemy. Jakby tu centrum i może jeszcze tutaj zrobimy jeden manewr. Sprawdzimy sobie naszą tutaj trasę. Centrum Wschód. I powinno już teraz pójść. Rozpoczynamy nagrywanie kolejnego kursu. Tak jak mówiłem, tym razem jedziemy sobie na zachodnią część mapy. Przy okazji podjedziemy sobie do biogazowni, opróżnimy ją. Myślę, że zrobimy sobie dzisiaj troszeczkę dłuższy odcinek. I już sobie tutaj napełnimy zbiorniczek kompostem. O, tu już pół miliona jest. Dobrze. O, może sprawdźmy. Ok, tu 50%. O, jak widzicie,
zostawmy to. I tak naprawdę będziemy musieli odwiedzić to miejsce, dokładnie tu. Jak widzicie, kompas będzie nam potrzebny. CRTG, dokładnie. I teraz zobaczymy. Otworzymy. I co my tutaj potrzebujemy? Do środki chwastobójcze potrzebujemy tytoń. Tutaj do produkcji potrzebujemy kompost albo gnojówkę. Zastanawiam się na tym serwis, co to jest. Tutaj obornik do produkcji też. Woda i nawóz, czyli tutaj, żeby zrobić płynny nawóz. Gnojówka, kompost, tobago. Zastanawia mnie ten serwis. No, zaraz sprawdzimy, w czym tutaj tkwi. Sobie tutaj skoczmy. No, jeszcze troszkę. Ale myślę, że jak dojadę, to pewnie tutaj... Prawdopodobnie zastanawiam się, czy kupię ten tytoń CETG. Sobie, ile tutaj potrzebujemy? 4 miliony, tobago prawie 2 miliony. Serwice. No, zastanawia mnie ten, ta część, bo nie wiem kompletnie, co to oznacza. No, ale może się niebawem przekonamy. Sprawdźmy, jak wyglądamy tutaj z samochodem. O, jak widzicie, dojeżdża tutaj do tego dość dużego jeziorka. Będziemy mieli około miliona kompostu, więc tak naprawdę też dość sporo. Sprawdźmy, ile ten kompost jest wart w ogóle. O, dobra. Żeby tutaj nie przedłużać. O, i już mamy informację, że gdzieś coś zostało zablokowane. Więc szkoda. No, znowu będę miał, musiał niestety wrócić.
ruszamy dalej. Oj, szkoda, szkoda, szkoda. Zastanawiam się, co tutaj się wydarzyło. Dobrze, tu robimy parking. Tu robimy spację. Dobrze. Wsiadamy do barki. I będziemy musieli naszego Kenwortha przetransportować na zachodnią część mapy. Wsiadamy sobie tutaj do Kenwortha. Jak widzicie, tu dość uproszczona kwestia, jeżeli chodzi o kwestię przepływania sobie. No myślę, że trochę inaczej to wygląda. A już myślałem, że przeoczyłem. Dobrze, tu wyładowujemy. I teraz sprawdźmy, w czym tkwi problem. Pewnie trafiłem na jakiś kamień. I ja myślę, że jak znikną tutaj kamienie, powinien problem zniknąć. Dobrze. Tu się przebija, czyli to nie jest jakiś dość poważny problem. Dobrze. To teraz wsiadamy.
Mamy to. L. To ma pojemność 3 miliony. Okej. CRTG. Sprawdźmy sobie. Otwórz. Dokładnie tak. I tutaj wybudujemy stację napełniania. Jeszcze tutaj zaznaczamy pędzel. Ach, niestety muszę jeszcze wszystko przeklikać. Tutaj. Okej. Dobrze. Okej. 77. Praktycznie koniec. Jeszcze tylko sprawdzę. Zbiornik na wodę. O, mamy naszą waltrę. I myślę, że ruszymy tutaj i zobaczę, czy mogę kupić Tobago, czyli tytoń. To będzie dość drogi zakup, ponieważ tytoń jest drogi. No, ale będę go potrzebował do produkcji tutaj przede wszystkim środka chwastobójczego.
i zobaczymy, czy tutaj uda mi się. A myślę, że jeszcze troszkę czasu minie, zanim ta woda się tutaj, znaczy uzupełnię tutaj cysternę wodą. No, powiem szczerze, i no prawie, no znowu problem, blokada. Ale nie, widzę, że się coś tutaj udało przejechać. Znowu pojawia się tutaj informacja, czy już tak na stałe się zablokowało. Myślę, że to jest chyba ten tunel. Pewnie znowu kamienie. O, zobaczymy. Czym jest problem? Bardzo ładnie wygląda ta waltra. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystkie serdecznie dziękuję i proszę o więcej. Zapraszam też na moją farmę Welcome to Felsbrum na Farmingu 19 oraz na kolejne odcinki na PW Conti oraz na serię Pan na Włościach w grze Farming Simulator 22. Oraz na serię Mods for You. Jest to seria poświęcona modom, które wykorzystuję w swoich rozgrywkach. Nie tylko na Farmingu 19, ale i również na 22. Start odcinków zawsze godzina 16, codziennie, naprzemiennie. Pamiętajcie też o ustawieniu YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy nagrywane są w 4K. No i teraz będzie chwila prawdy. Chwila prawdy. Czy mogę kupić tytoń? Już momencik. CLTG. Sprawdźmy. Dwa miliony. I tutaj zmieniamy na 2 miliony. Mamy 2 miliony. I zobaczmy tytoń. No, chyba nie możemy kupić. Szkoda, 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 szkoda. No niestety. Coś mi się tutaj źle wybrało. Sprawdźmy tutaj. I znowu kamienie. Jak widzicie, jak nie posprzątam tych kamieni, to dalej będę miał właśnie taką sytuację. Widzicie, to zbyt szybko nie uruchomię tej produkcji, chyba że znajdę coś, co pozwoli mi troszkę szybciej, panie.
coś, co pozwoli mi, ale to może zrobię w następnym odcinku. Bo chyba nie teraz. 87% kontraktu. Sprawdźmy, jak tam z wodą stoimy. Oj, to sporo jeszcze tutaj zostanie mi do napełnienia. Ok, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejny. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć.